Kończymy kolejny dzień, tak naprawdę pierwszy dzień targów. Jesteśmy już po ostatniej konferencji, po całym pierwszym dniu przebiegnięcia przez show floor. Jest ze mną Tomek Kutera z Polygami. I jakie są twoje pierwsze wrażenia? O mój Boże, ile tego jest. Tak, o jest mój Boże, dużo biegania? No trochę tak, ale przede wszystkim jakby ogrom samych targów i tego, ile tego tu jest i że tego się nie da zobaczyć nawet w 1/10, to tak... Co na tobie zrobiło największe wrażenie i dlaczego nie Wii U? Nie Wii U, ponieważ nie widziałem Wii U, ponieważ niestety nie wybrałem się na konferencję Nintendo, był tam Piotrek Gnyb, a ja widziałem dużo gier Bethesdy, dużo gier 2K, dużo gier Square Enix i chyba właśnie Tomb Raider to jest na... I co najbardziej ci się podobało z tego, co widziałeś? No tak jak mówię, chyba Tomb Raider. Tak ciężko to teraz oceniać, musiałbym zajrzeć w mój notatnik, przypomnieć sobie wszystko, co widziałem. Ile gier było? Przekroczyłeś 20? Nie, aż tak nie, ale przekroczyłem... A my przekroczyliśmy, ha, ha, ha. Przekroczyliśmy 20 i kończymy dzień przy stoisku Microsoftu. Stoimy przy stoisku Microsoftu, na którym mieliśmy okazję zobaczyć ekskluzywny pokaz Petera Molino gry... Fable The Journey, albo The Fable Journey. I jak ci się podoba użycie Kinecta? Peter bardzo prosił, żeby powiedzieć, że to nie jest gra na szynach. Nie jest to gra na szynach, proszę państwa. Nowe Fable nie jest grą na szynach. Aczkolwiek wygląda zupełnie jak gra na szynach. Ale to jest wina Petera, który powiedział, żeby to wszystko usunąć i żeby, bo to trzeba magię pokazywać. Ale jak ci się podoba? Nadal nie jestem przekonany, chociaż Peter Molino jest bardzo przekonujący i mówi świetnie, to nadal nie widzę, żebym miał w ten sposób grać przed telewizorem. Nadal dla mnie to jest chyba nie to, ale zobaczymy, co jeszcze pokażą. Tą całą wolność i rozwój postaci, te wszystkie elementy RPG, o których mówił, a których nie widzieliśmy. A Star Wars Kinectowy? Mech? Proszę państwa, kolega Tomek bardzo nie lubi Kinecta. Nie, ja bardzo lubię Kinecta, bardzo lubię Dance Central, ale Star Wars Kinect, gdzie zostałem Jedi, to niestety wygląda to tak. I nie czułem się Jedi. Czułem się, jakbym grał w Kinect Sports. Ostatnie pytanie. NGP, przepraszam, PS Vista. Wczoraj widziałem. Vita, PS Vita, widziałeś wczoraj. Vista to Windows. Widziałem wczoraj PS Vita, bardzo mi się podoba jako sprzęt. Z gier podobały mi się tak naprawdę 2-3 z tych 5, które pokazywano. Ale może nie pokazywano jeszcze tych najmocniejszych. Sam sprzęt bardzo fajny, bardzo wygodny, bardzo dobra grafika. Widać, że jest mocny i że jest w tym potencjał. Ale i tak wydarzeniem dnia było Wii U. Ale o tym się więcej dowiecie z naszych relacji, a na razie się żegnamy. Zobaczymy się, mam nadzieję, jutro. Być może z Piotrkiem, być może z Tomkiem, a na razie do widzenia.